Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Easy, a ja chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o mojej wizycie w Technikum Edukacji TEB w Gdańsku na ulicy Dmuchskiego, w którym byłem, w którym wcieliłem się w rolę eksperta, w którym mogłem porozmawiać też z ludźmi, z uczniami tej szkoły na temat moich doświadczeń związanych ze streamowaniem, z graniem w Counter-Strike'a, jak również i z rzeczami, które łączą mnie z pracą, czyli tym, jak to jest być dyrektorem w firmie farmaceutycznej. No i teraz troszeczkę wspomnień z tego dnia. Chciałbym Wam to wszystko przedstawić, jak to wszystko wyglądało. Przyjeżdżając do szkoły, słuchajcie, zobaczyłem na drzwiach karteczkę zapraszającą na spotkanie ze mną, z Patrykiem i z zdjęciem. Zrobiło mi się niesamowicie sympatycznie, zrobiło mi się niesamowicie fajnie. To jest dla mnie nowe doświadczenie. Troszeczkę obawiałem się tego wszystkiego, gdyż no, nie jestem przyzwyczajony. Chociaż mam już pewne doświadczenie, jeżeli chodzi o takie wykłady, robienie prezentacji, ale to wszystko było związane jednak wcześniej z firmami farmaceutycznymi, z pracą, w której pracuję obecnie. No i to troszeczkę inny charakter tego wszystkiego tutaj można było zauważyć. Dlatego też wchodząc byłem pełen, no taki delikatnie, powiem szczerze, się obawiałem, co się będzie działo, ile przyjdzie ludzi, czy tych ludzi będzie dużo, czy ci ludzie będą chcieli mnie słuchać, bo to jest najważniejsze, bo ja tutaj nie miałem przedstawiać wykresów, nie miałem tutaj przedstawiać planów sprzedaży, miałem przede wszystkim ludzi zaciekawić, miałem z nimi porozmawiać, miałem im opowiedzieć o tym, co mnie w gamingu, co mnie w życiu spotyka, bardzo, bardzo fajnego, to co mnie tak naprawdę nakręca do tego, żeby to robić. No i na dzień dobry, powiem szczerze, od razu ucieszyłem się bardzo. Zacząłem pełną salę ludzi, zresztą zdjęcia za chwilę zobaczycie, jak to wyglądało. Przygotowanie, bardzo dużo młodych ludzi, ale to są młodzi ludzie w wieku, powiedzmy, szkolnym technikum. Tak, także to nie są dzieciaki, to są osoby całkowicie świadome tego, jakie wybory praktycznie chcą sobie wykonywać w życiu, chcą, gdzie, jak dalej chcą iść. No i ewidentnie było widać, że ci ludzie no, byli zaciekawieni tym, co mówię. Zacząłem, powiem szczerze, z lekką nieśmiałością, mimo tego, że mam przecież styczność z Wami, jak gdy streamuję, mam styczność nawet teraz, gdy nagrywam ten odcinek, to jednak, gdy staję się naprzeciwko jakiejś grupie ludzi i wiem, że muszę ich zaciekawić tym, co mówię, no jest to zdecydowanie trudniejsze zadanie, dlatego też no, było na początku mi ciężko, ale wszystko fajnie się potoczyło. Mieliśmy godzinę czasu na mój wykład, czyli stałem, mówiłem tak dużo, że w pewnym momencie musiałem się po prostu napić, bo zasuło mi w gardle od tego mówienia. Cały czas non stop, cały czas opowiadałem o tym, jak wygląda e-sport od środka, jak wygląda praca komentatora, jak wyglądają treningi w CSGO. Rozmawialiśmy również o najróżniejszych ploteczkach, słuchajcie, ze świata transferowego Counter-Strike'a Global Offensive. Rozmawialiśmy na temat, sam chciałem się dowiedzieć, bo to jest nowa powstała klasa e-sportowa, o profilu e-sportowym właśnie w tym technikum. Dlatego sam byłem niesamowicie ciekawy, jak to wszystko tam wygląda, jak wyglądają w ogóle lekcje. Sam chodziłem przecież do szkoły, co prawda ostatni raz na uczelni byłem 15 lat temu, także już trochę czasu minęło, ale tak jak powiedziałem, generalnie chciałem sam dowiedzieć się od ludzi, którzy tam są, jak to wszystko wygląda, jak, słuchajcie, wyglądają lekcje przede wszystkim. Troszeczkę się dowiedziałem, powiem szczerze, jestem ciekawy, jak to będzie się dalej rozwijać, czy te klasy e-sportowe to tak naprawdę, co jest kokuś, mi się tutaj piesek zdenerwował. Wracając do tematu, chciałem zobaczyć, jak to wszystko jest, jak wyglądają te lekcje, bo opowiedzieli mi. Powiem szczerze, byłem bardzo, bardzo zaskoczony tym, że przez całą godzinę nikt nie wyszedł. Jedna osoba gdzieś tam delikatnie widziałem przysypiała, bo siedziała taka troszeczkę z zamkniętymi oczyma i myślę, że mogła być znudzona, aczkolwiek nikt nie wyszedł, jestem z tego bardzo zadowolony. No i bardzo dziękuję, to było dla mnie niesamowite doświadczenie, to było dla mnie fajne przeżycie, to było dla mnie coś nowego, coś co bardzo mi się podobało i tak jak jechałem tam z uśmiechem na ustach, tak z uśmiechem na ustach stamtąd wracałem, dlatego wyjazd
wydaje mi się bardzo, bardzo udany. Powiem szczerze, że gdyby jeszcze ktoś zaproponował mi kiedyś takie spotkania z młodzieżą, jak najbardziej. Jak najbardziej. Myślę, że wykład, który dałem, nie był nudny. Starałem się dać z siebie wszystko. Starałem się zaciekawić ludzi, którzy tam byli. Oni wydawali się zaciekawieni. Dlatego też jestem, tak jak powiedziałem, dumny, zadowolony. Bardzo dziękuję osobom, które tam przyszły. Bardzo fajna szkoła, bardzo sympatyczni nauczyciele. Wszystko, można powiedzieć, było bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Dlatego też, tak jak powiedziałem, uśmiech na twarzy nie schodził z buzi tych osób. No i bardzo to wszystko wyglądało naprawdę spoko. Co by tu nie powiedzieć? Po całym wykładzie przeszliśmy pograć sobie w Counter-Strike'a, czyli stworzyliśmy sobie dwie drużyny. Zwiedziłem salę e-sportową, zwiedziłem tą salę, w której odbywają się właśnie zajęcia z e-sportu. Powiem szczerze, że ja przeżyłem szok, bo tak wyposażonej sali to no nie widziałem w swoim życiu. Ja nie widziałem, a może dlatego, że to było, gdy ja chodziłem do szkoły informatycznej, było to dość dawno i też standardy były zupełnie inne. Tutaj wszystko na najwyższym poziomie, dobre komputery, troszkę mało miejsca, ale dało się usiedzieć. No to tam powiedzmy te dwie drużyny bez żadnego problemu się zmieściły, także aż tak źle nie było. Człowiek raczej przyzwyczajony do tych wielkich eventów, które się ogląda, na które się jeździ. No a tutaj jednak tak bardziej wszystko zrobione kameralnie, ale wielkie plusy za to, jak wyposażone stanowiska widziałem. Każdy, kto może, co chce, może sobie przyjść, pograć. My sobie oczywiście dyskutowaliśmy o Counter-Strike'u, zagraliśmy sobie dwa miksy, porobiliśmy sobie fotki, porozmawialiśmy na najróżniejsze tematy, łącznie z tym, jak wygląda moja praca w firmie farmaceutycznej. No, było fajnie, dlatego bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli będziecie widzieli takie spotkania, to czemu nie na nie przyjść? Powiem szczerze, że ja jestem bardzo zadowolony. Chciałbym powiedzieć, że bardzo dziękuję ludziom, którzy przyszli. Bardzo dziękuję ludziom, którzy ciepło mnie przyjęli i no, słuchali tego, co mówię. Starałem się, żeby było jak najciekawiej, żebyśmy razem doszli do jakichś fajnych wniosków, żebyśmy razem doszli do tego, co jeszcze w sporcie można oczywiście zrobić, w jakim kierunku można iść, bo oczywiście e-sport to nie tylko siedzenie przed komputerem i granie, ale wszystkie inne dziedziny, które są powiązane naokoło, czyli począwszy od menadżerów zawodników, po sprawy sponsorskie, po sprawy organizacyjne, jeżeli chodzi o LANy, wydarzenia, targi, także tego jest mnóstwo, o tym można rozmawiać godzinami. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, do zobaczenia.